Za chwilę nic już nie będzie takie samo. Osoby, którym położę rękę na ramieniu, będą zdrajcami. Wybrałam zdrajców. Witam na kanale, ja jestem Ramcia i dzisiaj przychodzę do Was z nową serią, jaką są zdrajcy. O co w tym chodzi? 24 graczy zgłosiło się do tego programu, by zagrać w grę swojego życia. Będą mieli niepowtarzalną szansę, by wygrać nawet 500 000 zł. Z tego co słyszałam, to jest to troszkę na kształt mafii, a że uwielbiam takie rzeczy, no to tym bardziej cieszę się, że mogę to skomentować. A tymczasem cóż, zapraszam do oglądania. 24 graczy zgłosiło się do tego programu, by zagrać w grę. Grę swego życia. Będą mieli niepowtarzalną szansę, by wygrać nawet 500 000 zł. Malwina, ja to już czytałam, to ja już wiem. Właśnie, kto jest tutaj prowadzącym? Jest to Malwina Wędzikowska, polska prezenterka telewizyjna, stylistka, scenograf oraz kostiumograf. Nie wiem, czy kojarzycie ją z mojego filmu, ale kiedyś nagrałam o programie Druga Twarz, gdzie była tą ekspertką. Jest to straszne, co ale macie na sobie. Naprawdę trzeba mieć dużo szczęścia w życiu, żeby spotkać takie samo bezguście. Przede wszystkim jakby było niedomyte. No nie oszukujmy się, ale to co się tam działo było tragiczne. Niemniej od tego czasu minęło z 5 lat, więc nie nastawiam się negatywnie, no i mam nadzieję, że Malwina sobie w tej roli poradzi dobrze. Kompletnie obcy sobie ludzie będą musieli zgodnie wykonywać przeróżne trudne zadania, za które ja będę hojnie płacić złotem. Nie znam jeszcze uczestników, ale prawdopodobnie to nie są żadne gwiazdy, więc tym bardziej się cieszę, bo brakowało mi takich programów, gdzie właśnie to nie celebryci biorą w czymś udział. A tutaj mamy osoby z castingu. Na zdjęciach mi się przewinęła jedna tiktokerka Manae. Ona swego czasu próbowała się dostać do Natsu World. Wśród nich jednak ukryją się zdrajcy. Witam przy okrągłym stole. Osoby, którym położę rękę na ramieniu, będą zdrajcami. Fajne, podoba mi się, tylko czy my mamy wiedzieć, kto jest zdrajcą, czy będziemy też obstawiać? To jest dobre pytanie. Zdrajcy pod osłoną nocy w tajemnicy będą eliminować lojalnych. Zadaniem lojalnych jest wykrycie i wypędzenie zdrajców z zamku. Joanna, mam 38 lat, na co dzień jestem prawnikiem. Dobra, czekaj, ja cię zapiszę. Mam zeszyt, w ogóle to jest kalendarz z 2016 roku. Zastanawiacie się, co tutaj mam pewnie, prawda? To ja wam powiem, nikt nie pytał i tak wam powiem. Na pierwszej stronie mam taki cytat. Stwierdziłam, że taka okazja się drugi raz w życiu mi na pewno nie przydarzy. Ba, nawet myślę, że drugi raz w życiu bym się nie odważyła. Joanna dobrze wygląda, niby taka 38-latka, bardzo ładna, bardzo ładna. Napisałam tak. Nazywam się Dominika, mam 30 lat, na co dzień prowadzę swój biznes, jest to salon urody. Dobra, Dominika, czekaj, szatyna napiszę. Pieniądze nie są dla mnie głównym motywem, ja chcę się utrzymać jak najdłużej, bo ja chcę przeżyć przygodę życia. No myślę, że akurat w tym programie będzie przygoda życia, nie powiem. Tam jest tyle osób, że akurat jeżeli chodzi o hajs, to nie mają co się nastawiać. Zaraz i tak odpadną. Jestem Sandra, interesuję się i pasjonuję modą, w moich żyłach płyną kolory, co zapewne po mnie widać. Dobra, Sandra, nie wiem ile ma lat, ale ona jest bardzo charakterystyczna, a charakterystyczni ludzie zostają dłużej. To jest moja teoria spiskowa. Tak myślę, że ta Sandra coś będzie mącić. Cześć, nazywam się Robert, mam 38 lat, zawodowo zajmuję się audytem. Robert, bardzo przystojny mężczyzna, napisze zwykły, ale i niezwykły. Przystojny. Wszystkie środki, które razem z uczestnikami zdobędziemy, przeznaczę na fundację. Dobra, Roberta jednak już nie lubię, próbuję wziąć na litość, napiszę to. Mam na imię Dorota, mam 60 lat, jestem na emeryturze. Pięknie wygląda pani Dorota, naprawdę, super stylówka. Napisałam fajna baba, będziemy wiedzieć o co chodzi. Jestem handlowcem. Zawsze było mi dokuczane, jeżeli chodzi o moją wagę. Wiecie co, ja wam chyba nie będę pokazywała wszystkich zapisków, bo poznacie uczestników w trakcie i tak zaraz połowa odpadnie. Tutaj mamy 35-letnią Renatę, mamy również stewardessę Monikę. Nazywam się Mikołaj Milka, a w życiu jestem pisarzem. I ja chyba kojarzę tego typa. Coś z nim było. Pisałam Mikołaj Milka. Rzeczywiście, kojarzę takiego Mikołaja. Popłakałam się. Mikołaj w 2011 roku napisał powieść Gej w Wielkim Mieście. Okej.
Jest pan, brawo! W ogóle, jak widzicie, oni się dość ciepło ubrali, a to dlatego, że ten program był nagrywany wiosnę zeszłego roku. Kolejna jest Julka, która przedstawia się jako modelka i aktorka. Następnym zawodnikiem jest Adam, który jest anestezjologiem. Mamy również Mikołaja, który jest żeglarzem. Kolejny uczestnik to Patryk, który każe nazywać się dzikusem. To nie ja wymyśliłam, to on. Następnego mamy Teo, który jest wokalistą. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale oni nie mają ze sobą żadnych bagaży. Więc pewnie ta cała scenka była wyreżyserowana. Byłeś koszykarzem? Chyba nie planowałem. Ale jakoś tak wyczynowo bardzo, czy...? Tak. Mikołaj bardzo się wyróżniał, bo on zadawał po prostu pytanie za pytaniem. Powinienem cię znać z Igrzysk Olimpijskich? Mikołaj zadaje pytanie w taki sposób, jakby miał trochę pretensje. Byłeś koszykarzem? Powinienem cię kojarzyć? Halo! Halo, my tu jesteśmy z uczestnikiem Mistrzostw Świata i Mistrzostw Europy w pływaniu. Robert bardzo się wyróżnia. Ma piękny głos. Świetnie wygląda. No nie wiem, Mikołaj, czy masz u niego szansę. Ja go nazwałam zwykły, ale przystojny. On nas próbuje wziąć na fundację, pamiętajmy. Nie możemy mu zaufać. Uczestnicy wsiadają do pociągu, gdzie są pozostali uczestnicy. Jest tam chaos, każdy się z każdym wita. Spokojnie, to jeszcze nie ten moment, żeby zapamiętać imiona. W ogóle brakuje nam 10 osób, więc gaduję, że ta trzecia grupa będzie może już czekała na miejscu. Pociąg odjeżdża i powiem wam, że daje mi to vibe trochę Harry'ego Pottera. Bardzo ładne są te ujęcia. Ja jestem myślicielem, filozofem, jeszcze nie wiem tak naprawdę, czym się zajmę. Po programie będę decydował, co robić. Kto to? Wygląda jak ten trzeci z ich troje. Okej, to jest Alex, ma 24 lata. Do przedziału wchodzą kolejni uczestnicy. Na początku byłem dość oszołomiony, natomiast dość łatwo udało się nawiązać jakąś relację, rozmowę praktycznie z każdym. No na początku to każdy będzie dla siebie miły, ale z tego co słyszałam, to będą tutaj dramy. Także nie bez powodu was zaprosiłam na ten program. Kolejną bohaterką jest Olga. Też jestem sportowcem, mistrzynią Polski, wicemistrzynią Europy i mistrzynią świata. Kolejna jest Agnieszka, która jest położną. Mamy również przedsiębiorcę Piotra oraz Stanleya, trenera boksu tajskiego. Z zawodu jestem nauczycielką. Wzięłam udział w programie po to, żeby wygrać ten program i pomóc mojej siostrze. Zdiagnozowano u niej nowotwór złośliwy. Główna wygrana na pewno pomogłaby sfinansować leczenie. Ja się śmiałam, że Robert bierze nas na tę fundację, a tutaj Justyna mówi o tym, że zbiera na operację dla siostry. I oczywiście żarty żartami, ale niech przeznaczą na taki cel, jaki chcą. Pewnie też w tych setkach produkcja po prostu pytała, na co chcą przeznaczyć pieniądze. Więc no, to jest normalne, że mówią, na co przeznaczą te pieniądze. Mamy również pana Tadeusza. Jest malarzem, poetą, chociaż przyznaję, że moje pierwsze skojarzenie to tak jakby był jakimś artystą disco polo. Kolejną uczestniczką jest Manae, o której wcześniej tutaj wspominałam. No i brakuje mi dwóch osób. Ja ich nie przegapiłam, na pewno nie. Dzięki. Czekają na was 4 samochody. Teraz kolejna okazja, aby poobserwować siebie nawzajem, tym razem w podgrupach. Tadeusz, co tak cicho siedzisz? Tadeusz już dostał pierdol za to, że się nie odzywa. On ma 73 lata, daj mu spokój. Jeszcze mnie będziesz miała dosyć, tak myślę. Kto wie, może jakiś romans się tutaj zrodzi. Dorota fajna baba, nawet tak ją zapisałam. No bardzo fajną uwagę zwróciła Klaudia. Podobała mi się w niej jej otwartość, to w jaki sposób wyraża siebie. A, ten Robert. On jeszcze nie wie, że jest moim przyszłym mężem, ale popracujemy nas. Robert ledwo wszedł do programu, już ma takie wzięcie. Ja nigdy takiego nie miałam. O mnie nie mówiło się, że jestem ładna, tylko że mam oryginalną urodę. Super, fajnie mieć oryginalną urodę, jak się nikomu nie podobasz. Dobra, nie narzekam. Bartosz, Boże. On mnie irytuje, bo jest po prostu mądry, niski i wygląda tak jak mój ojciec, jak był młody. Bartosz Wąsacz. Zapisane. Tutaj na pewno zrodzą się sympatie, jak i antypatie. Uczestnicy dojeżdżają do zamku. Kurde, jaki zamek. Ciekawe, ile razy musieli powtarzać to ujęcie. Idzie, baba. Witam was na zamku w Mielmą. Przypominam, że wchodzicie do gry, w której stawką jest nawet... życie. 500 000 złotych. A, to nie. Zadaniem lojalnych jest wykrycie tożsamości zdrajców i wypędzenie ich z zamku, zanim to zdrajcy wyeliminują was. Du-du-du-du, dzieje się. Motyw zdrajców brzmi super. Poproszę dawać mi konspiry. Wybierzcie spośród siebie lidera. Takiego prawdziwego... męża zaufania. Robert. No. Może Robert. Nie zdążyłam się wypowiedzieć, bo już dziewczyny zaczęły piszczeć. Robert, Robert. Pytanie, czy Robert chce być liderem? Jestem za Robertem. Robert? Robert. Tłum wybrał. Robert wzbudza szacunek. Już nie mówiąc o fakcie, że jest bardzo wysoki, to jeszcze wydaje się być takim solidnym człowiekiem, takim...
Takim człowiekiem jest Robert. Ma tyle metrów, że nie podskoczysz. Wskaż mi trzy osoby, którym ufasz najbardziej z tej grupy. To jest bardzo głupie. Jaki to ma sens, skoro z połową tych ludzi to nawet pewnie zdanie zamienił? Zresztą z tymi, co zamienił, to nadal. Czy ufalibyście ludziom, których znacie parę godzin? Klaudynka? Jest i Klaudia. Renata? Adam. Skoro tak łatwo przyszło ci wybranie tych, którym ufasz najbardziej, to znaczy, że muszą być tacy, którym ufasz najmniej. Więc bardzo cię proszę, żebyś wybrał teraz trzy osoby. Na tym etapie zaufanie, jak i brak zaufania, no nie jest jakimś takim mega mocnym ciosem w uczestników. Z drugiej strony, osoby, które wybierze jako te, które budzą jego najmniejsze zaufanie, mogą być odebrane przez resztę grupy jako te, którym nie warto zaufać. Skoro cała grupa wybrała jednak Roberta, no to jego zdanie może mieć znaczenie. To będą osoby, które poznałem najmniej. Tadeusz, Justyna, Dorota. To jest naprawdę bardzo trudna decyzja. Nie, Dorota się zaraz popłacze. Nie rób jej tego. Chociaż z drugiej strony Dorota tam kręci z Tadeuszem, to przynajmniej będą razem. Proszę te trzy osoby, stańcie z tej strony. Opuszczacie program. W tym programie osoby, które są obdarzone najmniejszym zaufaniem, eliminowane są jako pierwsze. Co? Nie, żartowałam. Nie, no nie wywalicie mi Tadeusza i Doroty. Dlatego miejmy to już za sobą. Proszę o opuszczenie zamku. Co? Nie. Proszę, abyście opuścili zamek. Nie. No i u mnie... Co tu się wydarzyło? Hit. Ja już muszę jakieś czachy przy nich rysować czy coś. Krzyże. Myślałam, że Dorota będzie dłużej w programie. No, Robert, coś ty zrobił. To ja nie mam słów na ciebie, ty pie. Oni nawet nie weszli do zamku. A Justyna zbierała na operację dla siostry i co? Zadowolony jesteś, Robert? Nie ma nic wspólnego ze wstydem. No co będzie. Ja to cię wstydzie jakimś. Przecież będą w telewizji cię pokazywać, no że startujesz i że od razu odpadłeś. Ale dlaczego odpadłam? Nie dlatego, że jestem, nie wiem, niedobra albo zła, dlatego, że ktoś o tym zadecydował. Ja rozumiem Dorotę. Tak się cieszyła. Przeszła ten casting. Przejechała trasę pociągiem, przejechała trasę busem, żeby pocałować klamkę. Tadeusz ją próbuje pocieszyć, bo to jest dobry Tadeusz. To ja dopiero weszłam, dopiero ja zaczęłam. Mam nadzieję, że wiedziała, że nie było to personalnie nic. Po prostu nie zbudowałem z Dorotą w tym pierwszym dniu relacji. Oczywiście Robert nie wybrał ich dlatego, że chciał, żeby opuścili program. Tylko po prostu dostał zadanie, wykonał je, no i chyba wszyscy byliśmy w szoku. To już jest, no, jazda bez trzymanki. I muszą teraz wracać na pieszo. Witam w programie The Traitors. Zdrajcy. Teraz się przywitała. Uczestnicy wchodzą do środka i naprawdę jest tam pięknie. Jedynym minusem jest tam bilard. Kto wie, te dwie, ja bilarda nie cierpię. Ale część z nas ma minę, jakby chciało kogoś zamordować normalnie. Bardzo mi się podoba ten motyw z obrazami. Jestem ciekawa, co się będzie działo z tymi obrazami, jak ktoś będzie odpadał. Ja mówię jedno, nie będę miała żalu do nikogo. Po programie i tak będę z każdym z was miała kontakt. Ale gadasz głupoty, Klaudia. Nie będziesz miała z każdym tutaj kontaktu. To nie jest twoja nowa rodzina. Chociaż na czas programu oczywiście możesz tak to traktować. Dobra, miejmy na uwadze to, że ona tak gada w pierwszym odcinku. Ona jeszcze nie wie, co ją czeka. Jestem aktorką, więc na pewno to by zagrało. Ja umiem oczami patrzeć, jak kłamie, bo wiem, że dużo ludzi patrzą w lewo albo w prawo. Ja też umiem patrzeć, widzę, co robisz. Smacznego. Ale zajebisty stół. Podoba mi się to. Witam przy okrągłym stole. Miejscu, w którym będziecie podejmować najtrudniejsze decyzje w tym programie. Bardzo dobrze, dawać mi te decyzje. Tylko właśnie pytanie, czy my będziemy wiedzieli, kto jest tym zdrajcą. Bo ja na przykład wolałabym nie wiedzieć i móc sobie typować w zeszycie. No bo jak będę wiedziała, no to w sumie ten zeszycik mi nie jest potrzebny, aczkolwiek póki co uczę się imion. Popatrzcie sobie głęboko w oczy. Tak wyglądają szczere twarze. Ha! To chyba nie ich w tym programie. Załóżcie proszę opaski na oczy. Lojalna czy zdrajca? Zdrajca. Chcę być zdrajcą. Dużo więcej satysfakcji dałoby mi odegranie roli zdrajcy. Jezu! Jak wszyscy chcą być zdrajcami, no to nie będzie tych lojalnych, ludzie. Osoby, którym położę rękę na ramieniu, będą zdrajcami. No dobra, czyli my zobaczymy, komu kładzie rękę, czy nie? Jak nie, no to fajnie, to fajnie. Widzisz się w roli zdrajcy? Tak. Widzisz się w roli lojalnej? Nie.
Klaudia jest zbyt oczywistym zdrajcą. Jak ona nim zostanie, to wydaje mi się, że szybko ją wyeliminują. Przynajmniej ja bym tak zrobiła. Ty jesteś aktorką? No, zdarzyło mi się parę razy. Czy powiedziałaś innym uczestnikom o tym, że jesteś aktorką? No nie, bo ja aktorką nie jestem. Powiedziałam, że jestem stewardessą, no bo stewardessą jestem. Pokazali nam, że ona jest zdrajcą. Mówię, jakbyście sami nie zauważyli. Kolejną osobą, która została zdrajcą, jest Alex. Ja obstawiałam, że on może odpaść na początku, no ale jak jest zdrajcą, no to nie odpadnie. Chyba. Potrzebuję kogoś, kto ma jasno określony cel. To jest Dominika. Szatyna napisałam sobie. Czyli w sumie póki co to Martyna wybiera tych nieoczywistych. Zdejmijcie opaski. Co? To ona wybrała dosłownie trójkę zdrajców? Obstawiałam, że będzie ich tak z pięciu, bo trzy osoby będzie bardzo trudno wyeliminować. Od razu zaczęłam analizować po prostu, w jakiej pozycji siedziałam. Przed zakryciem oczu usiadłam opierając po prostu ręce o stół, żeby była stabilna pozycja. Bardzo mnie bawi, że Dominika teraz próbuje udawać, że jestem taka jak wszyscy. Tymczasem w głowie Moniki. Kurde, jak oddychają ludzie? Pomyślałam sobie, że podejdę do tego tak jak gra w szachy. Przepraszam, że to powiem, ale Monika wygląda jakby połknęła żabę. Biedna. Nie mam pojęcia, kto jeszcze może być zdrajcą. Kto zachowuje się inaczej, kto ma jakąś zażenowaną minę albo przestraszoną, zestresowaną. Wszyscy próbują zachowywać się normalnie, ale to tak nie wygląda. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy w ich sytuacji. Zasiedzę, nie? Kładzie mi tutaj rękę Martyna, czy jakiej tam, Malwina. I każe otworzyć oczy. Jestem całkowicie normalną osobą. Zawsze tak siedzę. Julia, jaka ona była smutna po tych wyborach. Czyli jak ktoś jest smutny, to nie jest zdrajcą. No jest to jakiś trop. Gdybym miała zgadnąć kogoś i to jest taki pierwszy level, to bym musiała powiedzieć Aleksander. Tak mocno oddychał, tak... Julka, jakie dobre tropy ma. Co jest? Może siedziała obok niego. Też Mikołaj mocno oddychał, ale ja nie mam pojęcia. Mikołaj może po prostu ma astmę. Piotr był bardzo rozkojarzony. Zaczęłam podejrzewać Monikę. Mocno przykuło moją uwagę to, że czuła się bardzo niekomfortowo w tym momencie. Jezu, jak to oglądam, to naprawdę z Moniką jest źle. Ja mam wrażenie, że ona zaraz zemdleje. Biedna Monika, naprawdę. Jej mowa ciała najwięcej zdradza. Monika, to jest postać do rozszyfrowania, naprawdę. Czy coś tam było w tej wodzie? Maciej, strażak, ratownik. Ostatni na mojej liście. Oficjalnie poznaliśmy wszystkich uczestników, także zaczynamy grę. Ja nikomu tutaj nie ufam. Bardzo dobrze, Stanley, nie ufamy tutaj ludziom. Ludzie ci sami, ale teraz trzeba być czujnym. Ja wiem. Ja też wiem. Ja też wiem. My nie potrzebujemy żadnej komunikacji. No dla Mikołaja dobrze, że jednak nie został wybrany jako zdrajca, bo pewnie chodziłyby mu tak ręce. Będę raczej skupiała się na tym, żeby każdemu powiedzieć, że taki skrajny stres to na mnie wywołało, więc robiłam z siebie ofiarę. Słuchaj, ja miałam prawie zawał. Bicie mojego serca myślę, że było słyszalne w mikrofonie po prostu. W sumie fajną taktykę obiera Dominika i wydaje mi się, że ona jako zdrajca poradzi sobie dość dobrze. W ogóle fajne by było, gdyby do zdrajców doszedł jeszcze jeden uczestnik. Na przykład po wyeliminowaniu jednego ze zdrajców. Patrzyliśmy na siebie jak na nowych ludzi. Mam takie... Tak ktoś k***nuje. Ha! No Bartosz, powodzenia w odkrywaniu, kto tutaj knuje. Póki co mnie zaskoczyła Julka, bo od razu miała dobry traf. Rozkminiałem mocno o tym, czy właśnie chciałem być zdrajcą, czy nie. No. Ale doszedłem do wniosku, że chyba bym się zesrał po prostu ze strachu. No. Z takiego stresu. Monika tam prycha, ale to nie jest takie... spoko. Tylko takie... No, bycie zdrajcą, kto by chciał nim być? Bo to człowiek tak z założenia wychodzi, nie? Że raczej się podchodzi do tego uczciwie, nie? Mowa ciała Moniki. Siedzi bardzo spięta, ramiona ma ku górze, dłoń ma zaciśniętą w pięść i próbuje się uspokoić jedząc. Obserwuję bacznie Monikę. Ona też jest kobietą taką bez mimiki, albo jak popatrzy, to tak... Zaraz cię zabiję. Cieszę się, że zostałam wybrana na zdrajcę, bo jest to, uważam, większe wyzwanie. Monika, co ty gadasz? Ty tam na zawał zajdziesz nam. Jesteś najgorszym zdrajcą, jakiego widziałam. Przepraszam, że to mówię, ale myślę, że lepiej by było, gdyby została lojalną. Moi drodzy, jak tam po okrągłym stole? Teraz już lepiej. Lepiej? Tak? Dzisiaj możecie zarobić nawet 15 złotych monet. 15 złotych?
Inflacja, halo. A to jest 30 tysięcy złotych. No dobra, to zmienia postać rzeczy. Leciutka różnica. Podczas zadań, podczas gier współpracujecie. Działacie razem, niezależnie od tego, czy jesteście lojalnymi, czy zdrajcami. Myślałam, że zdrajcy będą sabotować zadania, więc no to trochę szkoda. Ale kto na bank jest? No, według mnie to jest Adam. Adam? On mi przyznał, że nie jest. Każdy tak może mówić. Dosłownie każdy powie to w ten sposób. Nie no, jak Adam powiedział, że nie jest zdrajcą, to nie jest. Czego tutaj nie rozumiesz, Mana? Jest też mnóstwo osób w tej grze, która nie powiedziała jeszcze nic. I to też jest komunikat. No właśnie, tak naprawdę niektórzy siedzą z boku i obserwują, inni już się wysunęli na ten pierwszy plan. No cóż, no każdy może mieć inną taktykę. Mama spała, albo udawała, że śpi, słuchała tej rozmowy, ale nie chciała się w nią zaangażować. Podejrzane. Trochę szkoda, że od razu nam pokazano, kto jest zdrajcą. Mam jeszcze teorię, że mamy czwartego zdrajcę, którego celowo nam nie pokazano. I to będzie jakiś taki złoty zdrajca. Przynajmniej fajnie by było. To byłby, wiecie, jakiś też plot twist dla widzów. Dzisiaj będziecie pracować w dwóch drużynach. Waszym zadaniem jest podpalenie tego giganta. Powinni do tego mieć tylko patyki, kamienie i ręce. Wzniecanie ognia jest czymś przeciwstawnym, czym zajmuje się na co dzień. Myślisz, Maciej, że specjalnie to zrobili, żeby ci wjechać na psychę? Na pewno tak było. Czyli do wygrania macie 30 tysięcy złotych. Wystarczy się postarać. Wystarczy się postarać? Malwina, czy ty byś podpaliła tę kukłę? Wątpię. Najpierw trzeba skonstruować ląd. Kawałki liny poukrywane są tutaj wkoło was. Trzeba je odwiązać, zamoczyć w łatwopalnej cieczy, powiązać i ułożyć w rynience. Jestem ciekawa, w jaki sposób się tutaj podzielą, bo na początku, kiedy przyszli do zamku, no to Robert wyłonił trzy osoby, którym najbardziej ufa. Tyle, że tutaj mają być tylko dwie drużyny. Więc w sumie to nie do końca rozumiem, po co wybrał wtedy te osoby. Musicie dać sygnał trąbką. Osoby po drugiej stronie wsiadają w kajaki i przywożą płomień do podpalenia. Ponownie, szkoda, że tutaj nie ma sabotażystów, bo to by bardzo namieszało w grupie. Ja liczę na plot twisty. Podzielcie się teraz na dwie grupy. Podział drużyn był totalnie randomowy. Kto chciał wejść do kajaku, ten musiał się zgłosić, cała reszta była obojętna. Na tym etapie oni się nie znają, jest jeden wielki chaos, no i w sumie jak ich inaczej podzielić niż tych, którzy chcą być w tych kajakach, a reszta to w sumie właśnie nie wiadomo. Kto w drużynie numer jeden jest odpowiedzialny za ogień? Jestem przekonany, że ani Julia, ani Stanley nie są zdrajcami. Dlaczego, Robercik? Uzasadnij, proszę. Bo co, bo Stanley ma równie obciętą brodę? Bo Julia jest modelką? Kto w drużynie numer 2 jest odpowiedzialny za ogień? Mają żeglarza, więc gdyby on nie poszedł na kajaki, to byłoby to dziwne. Czas! Może się wydarło, nic nie słychać. Mam kluczyk! Jaki kluczyk? Do czego? Mieli tam liny jakieś szukać. Czy ja czegoś nie zrozumiałam? Wasi przeciwnicy mają już klucz! W ogóle ona ich nazwała przeciwnikami, ale jakby nie patrzeć, no to grają do wspólnej bramki. Wiedziałam, że ja muszę czymś po prostu zabłysnąć w tej konkurencji, żeby wiedzieli, że ja jestem osobą, która wygrywa te pieniądze, więc wiedziałam, że muszę znaleźć klucz. No w sumie zdrajcy, żeby wzbudzić zaufanie, muszą tak grać, żeby im uwierzono. Z drugiej strony, jeżeli ktoś się za bardzo wykazuje, no to też może być to podejrzane. Także za mało się udzielasz, jesteś zdrajcą. Za dużo się udzielasz, jesteś zdrajcą. Masz? Nem! Tak? Tak! Dobra, oni dalej wykonują zadanie. Emocje jak na grzybach. Wiążą ze sobą sznury, żeby końcowo to podpalić. Minęła już połowa czasu, a drużyna w kajakach dalej czeka. Bo moim zdaniem one nie są powiązane, one są poukładane. Tak się oddałem chęci wykonania zadania, że aż rozciąłem nogę i nawet nie zauważyłem, kiedy dopiero później zauważyłem, że mam skarpetkę zakrwawioną. Mikołaj, jaki wczuty! Szanuję tutaj. Drużyna kajakowa dalej czeka, zostało 8,5 minuty. No nie wiem, czy oni się wyrobią. Sygnał, szybko! Sygnał! No w końcu te kajaki ruszają. Ale zastanawiam się, czy te liny są ze sobą dobrze związane. Tam coś może nawalić. Tymczasem Mana jest zainteresowana zadaniem. Tam są kaczuszki, o mój Boże! Mam grupę osób, które typuję jako osoby w charakterze zdrajcy. Pierwszy typ to jest Manae. Wydawała się być bardziej zdystansowana. To pokryło się z moimi obserwacjami.
nie sięgam. No ja coś czuję, że Manae przez swój sposób bycia szybko wyleci. Albo przeciwnie, jak wszyscy będą myśleli, że Manae jest zdrajcą, to zdrajcy specjalnie ją będą trzymać. Szybko! Leć, 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 leć! No dobra, chwila prawdy. Udało się! Gratulacje! I to jeszcze z zapasem 5 minut. Także dobra robota. Dawajcie! No i również tutaj się udało, także gratulacje. Fajnie, pierwsze zadanie i w sumie dobrze sobie poradzili. Myślałam, że jednak będą problemy z tym, że te liny nie były ze sobą związane, ale jak widać, to wystarczyło. Ogromne gratulacje. Wykonaliście misję przed czasem, co daje wam wasze pierwsze zarobione pieniądze. 30 tysięcy złotych. Good job, ekipa. Dobry początek. Ciekawe, czy potem w konkurencjach będą im odejmować pieniądze. Nadchodzi wieczór, a zatem i eliminacje. Jest mównica, będą przemowy. Oho! Będziecie mieć minutę na to, by przekonać współgraczy, że nie jesteście zdrajcami. Dobra, kto z was oglądał Kłamczucha? Tam zawsze w finale były dwie osoby. Tytułowy Kłamczuch oraz ta osoba, która nie kłamała. I oni również mieli minutę, żeby przekonać publiczność, że oni nie kłamią. Tyle, że to wyglądało w ten sposób. Gosia od początku, jak zauważyliście, była taką osobą cichą, przyćmioną. Ciężko było zauważyć, że właśnie ona jest Kłamczuchem. No... Znaczy było łatwo zauważyć. Ciężko... Nie jestem dobrym psychologiem, ale ja wiedząc właśnie to, że... Dziękuję ci bardzo, dziękuję. Ona kłamie. Dziękuję. Także jestem bardzo ciekawa, jak będą próbowali siebie przekonać. Coś czuję, że to będzie skręcało. Przyszłam do tego programu, bo tak sobie pomyślałam, że fajnie by było być zdrajcą. Ale teraz cieszę się, że nim nie jestem. Dobra, to jest bardzo kłamczuchowe. Wyobrażam sobie, jakby oni się dowiedzieli, że są zdrajcami z tego pulpitu, nie? Uff, jak dobrze, że dzisiaj nie będę musiała kłamać. To jest totalnie ten vibe. Naprawdę na samym początku chciałam być bardzo zdrajcą, ale jak się okazało, do zdrajcy to mi bardzo daleko. Pozostanę i będę lojalna do końca. Ja jestem bardzo ciekawa tego, co powie Monika, bo ona cały czas trzyma tą żabę w buzi. Nie znacie mnie, ja nie znam was, szczególnie po tak krótkim czasie, ale jesteście dla mnie w porządku i ja też chcę być dla was w porządku. Jestem lojalna wobec was. Tak. To nie było wiarygodne, potknęła się w słowie lojalna. Sandra tutaj widzę, że mocno węszy, że Manae to pewnie zdrajczyni. Uświadomiłem sobie, że zdrajcy muszą eliminować. Cieszę się bardzo, że nie będę musiał tego zrobić i chcę, żebyśmy, póki zdrajcy nam pozwolą, cieszyli się, może tylko do jutra, każdym dniem. Bartosz jak jakiś ksiądz powiedział. Tak sobie myślę, że oni przecież też muszą eliminować, tylko że zdrajców, więc jakaś tam eliminacja będzie, prawda? Nie umiem ukrywać emocji, więc tak jak chciałam od początku być lojalna, tak jestem. Mam nadzieję, że w to wierzycie. Dominika przewracała oczami podczas wypowiedzi. Czy to jest podejrzane? Jak najbardziej. Tak sobie przemyślałem temat. Że chyba kiepski ze mnie ściemniać, a ja jestem lojalny. W momencie, kiedy mówił, że jest lojalny, podrapał się po nosie. Czerwony był. Biorąc pod uwagę naukę i matematykę, mamy mniejsze szanse, my jako lojalni, na przetrwanie dłużej w tym programie, ale przynajmniej będę z czystym sercem opuszczał ten program. No nie wiem, Aleks, czy to była dobra przemowa? Była dość pogmatwana i chyba tam nie użył słowa, że jest lojalny. Ja jedynie, co mogę powiedzieć, to, że ja bym bardzo chciała kontynuować, tak jak zaczęłam od samego początku, lojalnie sprzątać i służyć dookoła. Czy Monika was przekonała tą mową? Mnie nie za bardzo. Troszeczkę mnie to ukło, że nie jestem zdrajcą, ponieważ lubię mieć większy wybór. Teo jak się wypowiedział, to też tak trochę błądził wzrokiem. Nie pokazali nam wszystkich przemów, ale obstawiam, że no może zebrać trochę głosów. Zresztą Monika również. Czas na werdykt. Jaki stół zajebisty. Czy na tym stole jest jeszcze Tadeusz i Dorota? Pamiętacie ich? I ta Justyna, nauczycielka. Dobre czasy to były. Waszym zadaniem jest teraz wziąć sztylet. Co? I wbić go obok podobizny osoby, która was dzisiaj nie przekonała. Oho! Co tu się dzieje, moi drodzy? Ja mam nożyczki. Nie, no nie będę w nic wbijać, bez przesady.
Nie przekonała mnie mowa tę. Ale powiem wam, że tak dość drastycznie do tego podeszli. Rycersko, no bo w zamku. Głosujesz na siebie? Głosuję na siebie. Robert, przestań! Musisz? Nie, ja nie mam słów na Roberta. Najmniej przekonał mnie Teo. Wbiłem sztylet w jego podobiznę. Kolejny głos na Teo. O, właśnie, jeszcze Manale myślę, że dostanie. Manale. Ona też na Manale. Manale, wybacz. Na Aleksa. Oho, Piotr, dobry trop. Na Aleksa. Julka od początku typowała Aleksa, więc jestem ciekawa, jak daleko zajdzie. Pierwsze pytanie, jakie sobie zadadzą uczestnicy, widząc kto odpadł, to, na kogo ta osoba głosowała. Bezpiecznym ruchem dla zdrajców byłoby wyeliminować kogoś, kto nie zagłosował na żadnego ze zdrajców. Na Monikę. Mowa Moniki wyróżniła się dla mnie, dlatego że położyła rękę na swoim sercu bardzo teatralnie. Najwięcej sztyletów chyba ma póki co Manae. To był ostatni sztylet. Myślę, że potraficie liczyć. Werdykt jest jasny. Widzimy się na śniadaniu w prawie tym samym składzie. Dobranoc. No dobra, to trudno nazwać eliminacjami, ale poniekąd nimi były. No i cóż, Manae dostała tak dużo głosów, że jestem ciekawa, jaką taktykę obiorą zdrajcy. Ja najwięcej zwracałam uwagę na Malwinę. Malwina jak coś nie może odpaść, jest prowadzącą. Na 100% na zdrajcę i będzie słuchać inaczej. Uczestnicy opuszczają zamek. Zostaną teraz pojedynczo rozwiezieni do swoich pokoi. W tym składzie widzieli się po raz ostatni. Jak rozumiem, w tym momencie zdrajcy też poznają tożsamość innych zdrajców. Czy będą zaskoczeni? Myślicie, że oni naprawdę musieli się tam spotkać o północy? Ja myślę, że tak. Nie zdziwiłabym się. Producenci uwielbiają takie godziny do nagrywania. Po co oni są w tych kapturach? Przecież po głosie się poznają. No zdejmij ten kaptur, no! No nie spodziewałam się ciebie tutaj. Ja również. Byłem naprawdę mocno zaskoczony. To ciekawe, jaką będą mieli reakcję na Monikę, którą prawie połowa uczestników podejrzewa, że coś tam nie gra. No cóż, Monika może jeszcze się odkuje. Tylko się nie wyjeb ze schodów, Monia. Kurde! Zaskoczyłaś mnie teraz. To było ostatnie, czego bym się spodziewał. No co ty, mordo? Czy ty widziałeś, jak Monia tam reagowała przy stole? Chyba na inne kobiety patrzyłeś w programie. Monia to jest nasza ikona. Ja jestem dumna z Moniki, że przetrwała ten odcinek. Stresowałam się za nią. Miałam takie wrażenie, że to jest właśnie osoba, która nie do końca chce tutaj być i nawet sobie tak myślałam, że no jakby wykluczyć kogoś, no to jej by nie było tak szkoda. No właśnie, też bym tak pomyślała, że jak Monika odpadnie, no to chociaż będzie miała spokój, a ona musi zostać w tym programie. Ja uważam, że Renata jest z dużym zagrożeniem, jest inteligentna, spostrzegawcza. Tak. Też rzuciła mi dzisiaj po okrągłym stole tekstem, że miała super poker face. Mi biła nóż, także... Na pewno nie możemy wyeliminować jakby tych osób, które postawiły na was głos dzisiaj, no bo to będzie jakby wskazanie na siebie. O tym właśnie mówiłam. Najlepiej nie eliminować Manae, bo dostanę więcej głosów. I nie eliminować tych osób, które wskazały na zdrajców. Chociaż oczywiście do pewnego momentu. Trzeba cały czas tam mieszać. Powinniśmy wyeliminować jakby najmniej spodziewaną osobę. Oj, coś tu najmniej się rzuca w oczy. Czekaj, zaraz ci powiem. Kogo możecie wyeliminować? Agnieszka, ta co jest położną. Możecie wyeliminować jeszcze tego Macieja Blondyna. On jest taki, że zaraz o nim zapomnimy. Osoby, które najmniej się rzucają w oczy, to jest Bartek i Patryk. Czy ja wiem? No, oni też są tacy, że odpadną, prędzej czy później. Chyba, że jeszcze Bartek nas zaskoczy. Ale Dzikusa obstawiam, że no nie zajdzie daleko. Dobranoc, do zobaczenia. No dobra, i tutaj się kończy pierwszy odcinek. Dowiemy się w następnym, kto został wyeliminowany. Ja nagrywałam to długo, ale jest po prostu mnóstwo fajnych wątków do skomentowania. Także mam nadzieję, że wam się podobało, mi się podobało. Czekam na kolejne odcinki. A tymczasem dziękuję wspierającym za wsparcie mojego kanału. Zapraszam na moje social media. Ściskam ciepło, bez odbioru.